Zesłanie Ducha Świętego, dar języków to niewątpliwie wydarzenia, które wypchnęły Kościół poza Jerozolimę, poza Ziemię Świętą. Dar przemawiania w różnych językach, dalej odwaga, aby pójść do różnych kultur, do różnych narodów i aby głosić tę Ewangelię, niewątpliwie ma właśnie swoje źródła w wydarzeniu zesłania Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, Ducha Ożywiciela. Dzisiaj z naszą kamerą nie pojechaliśmy wcale daleko. Naszym rozmówcą jest ksiądz Charles, Afrykańczyk. Nie jesteśmy w Afryce, jesteśmy ciągle w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. Witam Cię bardzo serdecznie, Charles. Bardzo serdecznie witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powiedz kilka słów o sobie, przedstaw się może, bo ja z obawy przed popełnieniem błędu w wymowie Twojego nazwiska użyłem tylko Twojego imienia. Powiedz, skąd jesteś i jak to się stało, że trafiłeś i mówisz po polsku? Ja mam na imię właśnie Charles Vianney, drugie imię, i Tanke to jest nazwisko, ale w Polsce to Karol, właśnie mówią do mnie, ksiądz Karol. No ja pochodzę z Kamerunu, ja już mam 34 lata, już w lipcu właśnie. No co jeszcze, ja tutaj jestem w Polsce już, powiedzmy, będzie 7 rok, tylko że z przerwą. Mhm. Pierwszy raz przyjechałem, to był rok 2002. Jak byłem klerykiem, czyli druga część mojej formacji tutaj odbyła się w Polsce, w łomżyńskim seminarium. Mm-hmm. No i uczyłem się polskiego w Częstochowie właśnie 8 miesięcy, bardzo intensywnie. I po 8 miesiącach tak ładnie tak, mówisz. I do seminarium właśnie w Łomży. No i 5 lat pobyt, wróciłem do Kamerunu jako diakon i otrzymałem święcin 29 czerwca 2007 roku. I potem tam zostałem skierowany do seminarium, do wyższego seminarium międzydziesalnego w Bertła, gdzie byłem ojcem duchownym. I 3 lata i wróciłem znowu do Polski, żeby jeszcze dalej studiować. A, z powinności. I co teraz, z czym się zajmujesz? No, z tęsknotą też można powiedzieć, bo ten pobyt był, oceniłem to bardzo pozytywnie zresztą i ta tradycja katolicka w Polsce też umocniła moje powołanie, że mogłem też się podzielić tam na terenie Kamerunu, także... A powiedz, bo myślę, że niewielu z naszych telewidzów wie, jakim państwem jest Kamerun, jeśli chodzi o religię. Kamerun to jest, tak geograficznie mówiąc, leży w środku właśnie kontynent afrykańskim i Kamerun liczy około, teraz można powiedzieć, 20 milionów, można tak powiedzieć. I terenowy jest 475 tysięcy kilometrów kwadratowych, trochę więcej nawet już. Tam wiara katolicka jest obecna. Dzisiaj mówi się około 35%, tak? Ale chrześcijaństwo to w ogóle więcej, ponad 60%. Tam, bo są protestanci też i różnych, no, inne takie, powiedzmy, kościoły, no, sekty, tak, sekty. Powiedzmy tak, tak. I też islam jest obecny, około 18% teraz. No i ta wiara właśnie jest obecna, że ona jest, no to jest młody kościół oczywiście, bo teraz będzie 125 lat chrześcijaństwo w Kamerunie. No i, ale rozwija się. No myślę, że właśnie, żeby trzymać ta wiara i no staramy się też dać świadectwo o tej wierze. Czyli będąc w Polsce, miałeś szansę również pracować w naszym kraju? No, w tej chwili jestem rezydentem właśnie w arcydiecezji, tak, warszawsko-praskie, na parafii pod wezwaniem Świętej Faustyny, na Brutnie tam jestem. Także doświadczam też takim dobrej pracy duszpasterstwo tamtych proboszcz i księży, wikariuszy. Współpracujemy na tyle, ile mogę tam też pomóc, bo mam też studia
Ale to myślę, że jest bardzo piękne doświadczenie tam na tej parafii. No właśnie, wspomniałeś, że studiujesz, ale ja jestem zainteresowany czymś innym. Dobrze wiemy, że u nas nasze społeczeństwo jest bardzo monochromatyczne. Mamy głównie Polaków, mamy niewielu obcokrajowców. Powiedz, jak jesteś odbierany? Czy jakie, powiedzmy sobie, zapisały się w twojej pamięci takie najciekawsze wydarzenia w spotkaniu z polskimi wiernymi? Ja myślę, że zawsze każdy ma twoje osobiste doświadczenie, ale w moim przypadku ja oceniam mój pobyt bardzo pozytywnie w ogóle, bo w każdym razie nawet jako kleryk jeszcze sprawdziło się to Słowo Boże, że odpuścisz kraj, odpuścisz rodzinę, odpuścisz bracia i siostry, znajdziesz tam, gdzie pojedzie. I ja myślę, że to sprawdza się prawie bardzo, bardzo często i bardzo aktualnie w moim powołaniu. I także no, te spotkania zawsze są bardzo ciekawe. Oczywiście też nieraz zaskakujące, że... No właśnie, czy mógłbyś się jakiś podzielić takim zaskakującym spotkaniem? Zaskakujący, no wezmę tutaj przykład kolędowanie. Na kolędy ostatnie, jak byłem. Spotkałem się z taką rodziną, gdzie 5 lat nie przyjmowali kolędy, prawda? A córka otwierała i... No, i ja byłem normalnie ubrany, tylko że inny ksiądz zupełnie, nie? Prawda? Z dalekiej Afryki. I ta dziewczyna, ona była studentką, mówi: tutaj nie przyjmujemy, bo ja nie wierzę. Ale matka tej dziewczyny widziała, że to jest inny ksiądz. I mówi: nie, proszę bardzo, proszę, zapraszamy, proszę księdza. No, otworzyli. Ja mówię: no, co się dzieje? Dlaczego zamykacie drzwi? I ta pani mówi: no tutaj z córką jest trudno, ona nie, jest niewierząca. Ja mówię, a pytam, a ta dziewczyna mówi: tak, proszę księdza, ja nie wierzę. Ja mówię: nie wierzę, to jest bardzo ciekawe, bardzo się interesują jeszcze bardziej z takim deklaracją. O to tu chodzi, proszę mi powiedzieć. No i to było szok, nie? I pięknie rozmawialiśmy i akurat tam nie było... Nie było naprawdę, że człowiek nie wierzy, tylko był problem z wiarą. Także myślę, że to są ciekawe spotkania zawsze i budujące. No. Charles, bardzo ładnie mówisz po polsku, jestem pod wrażeniem. A jakim językiem posługujesz się w Kamerunie? W Kamerunie mamy urzędowy francuski i angielski, ale są też dużo, bardzo dużo język kameruński tam miejscowych. Jest nawet na tyle dużo, że też ludzie nie mogą się porozumieć, nie? Trzeba tylko i francuscy, i angielscy nieraz, tak. W urzędach, w szkole. No, także jest, tak wygląda tam sytuacja z językami. Dlatego pytam o język. Czy mógłbyś nam tutaj coś zaprezentować w swoim własnym języku? Nie wiem, powiedzieć, zaśpiewać, zatańczyć? No, dzisiaj właśnie tutaj w parafii pod wezwaniem przemienienia pańskiego, tutaj u księdza proboszcza Wiltolda, to odbyło się pięknie spotkanie tutaj powołaniowe. No i tak z dziećmi, z młodzieżą trochę tam śpiewaliśmy, to było chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. I tak to te słowa były proste. Kembona tata, kembona mana, kembone limo, prawda? Kembona tata, aleluja, kembona mana, kembone limo, aleluja. Kembo, kembona tata, aleluja, kembona mana. Kimbone limo, aleluja. Było taki bardzo krótko i... Brawo, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Niedziela 19 maja to uroczystość zesłania Ducha Świętego. Po komplecie, czyli modlitwie wieczornej tego dnia, kończy się okres wielkanocny. Przypominamy, że jedno z przykazań kościelnych mówi, aby w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjmować. W tym dniu, tego wieczoru, ten okres się już kończy, zatem jeszcze mamy czas, aby przystąpić do spowiedzi świętej wielkanocnej, przyjąć komunię świętą. Zgodnie z tym, co mówiliśmy tydzień temu, w Wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego, to jest w sobotę 18 maja wieczorem,
W parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika we Włocławku odbędzie się czuwanie modlitewne przed tą uroczystością. To czuwanie rozpoczyna się o godzinie 19. W programie przewidziane są dramy ewangelizacyjne, wystawienie Najświętszego Sakramentu, a o godzinie 21.30 celebrował będzie mszę świętą ksiądz biskup ordynariusz Wiesław Mering. Nie jest to tylko czuwanie przewidziane dla ruchów, grup i stowarzyszeń kościelnych, ale dla wszystkich osób, które chcą przygotować się duchowo do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Zatem bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym czuwaniu. W niedzielę 19 maja w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej przy Tamie o godzinie 17.30 sprawowana będzie Eucharystia w intencji Ojczyzny i Ludzi Pracy, również z nowenną do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. 21 maja przypada 41. rocznica święceń prezbiteratu naszego pasterza, księdza biskupa Wiesława Lojzego Meringa. Tego też dnia Zespół Szkół Katolickich imieniem księdza Jana Długosza organizuje uroczystość poświęcenia nowej czy też odnowionej, gruntownie odrestaurowanej sali gimnastycznej. Niedziela 26 maja to uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 25 maja, w sobotę, będzie miała miejsce pielgrzymka młodzieży Radia Maryja na Jasną Górę. Wszystkie osoby młode, które są zainteresowane udziałem, wzięciem udziału w tej pielgrzymce, mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu, który widnieje właśnie u dołu ekranu. Koniec maja, początek czerwca to czas święceń, święceń diakonatu i święceń prezbiteratu. Tak też diakoni i alumni 5. roku naszego seminarium duchownego przygotowują się do przyjęcia tychże święceń. I tak 26 maja o godzinie 16 w Bazylice Katedralnej we Włocławku będą miały miejsce święcenia diakonatu, których udzieli ksiądz biskup ordynariusz klerykom 5. roku, kończącym 5. rok studiów w seminarium. Natomiast 2 czerwca o godzinie 15, także w katedrze i także z rąk księdza biskupa ordynariusza, diakoni, czyli ci, którzy są na 6. roku studiów seminaryjnych, przyjmą święcenia prezbiteratu i rozpoczną pracę duszpasterską na terenie naszej diecezji. Przypominamy również, że 26 maja przypada Dzień Matki. Pamiętajmy o naszych mamach, o tych zmarłych, aby Pan Bóg dał im niebo, i o żywych, aby Pan Bóg dał im potrzebne łaski, dał im zdrowie. Maj to taki miesiąc maryjny, gdzie odbywają się w naszych parafiach, przy przydrożnych figurach i krzyżach nabożeństwa majowe. Włączmy także naszą pamięć o mamach, przeżywanie czy celebrowanie tych nabożeństw. Uroczystość Bożego Ciała, jak to już pewnie wielokrotnie było mówione w ramach ogłoszeń czy też naszego magazynu katolickiego, będzie miał miejsce koncert Uwielbienie. Jest to koncert ewangelizacyjny, który wpisuje się także w obchody dni naszego województwa kujawsko-pomorskiego. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu ewangelizacyjnym, także na bardzo wysokim poziomie muzycznym. Początek koncertu to godzina 20, 30 maja, Boże Ciało, a miejsce to park imieniem Henryka Sienkiewicza we Włocławku przy katedrze. Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczory w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii pełni są lęku i trwogi. Ale apostołowie, o których usłyszymy także dzisiaj, w drugim czytaniu w Dziejach Apostolskich, pełni są nadziei i wychodzą z zamkniętego wieczernika, a to wszystko dokonuje się dzięki Duchowi Świętemu. To ta przemiana. Duch Święty jest tym, który przemienia człowieka. Duch Święty jest tym, który
pozwala spojrzeć na siebie i na drugiego człowieka z innej perspektywy. On nie tyle, że zabiera nam lęk, ale bardziej uczy nas żyć z naszym lękiem, z naszymi lękami, z naszymi niepokojami. Uczy nas rozumieć siebie, przyglądać się sobie takimi oczyma, jakimi widzi nas Pan Bóg. Bez Niego nie ma mszy świętej, bez Niego nie ma święceń kapłańskich, bez Ducha Świętego nie ma sakramentu małżeństwa. Tak na dobrą sprawę nie ma żadnego sakramentu. Nie ma życia chrześcijańskiego bez Ducha Świętego. I dziś w niedzielę zesłania Ducha Pocieszyciela prośmy, aby nam towarzyszył we wszystkim, co robimy, we wszystkich naszych zadaniach, powołaniach.